Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Damian Olszewski z kanału Praktycznie o Pieniądzach. Siemaneczko. Witam Cię serdecznie. Ja prowadzę kanał gamingowy, Damian biznesowy i dzisiaj zamienimy się rolami. Ja będę opowiadał o biznesie na YouTubie, a Damian wcieli się w rolę gracza. Typowy gamer. Dzisiaj poruszymy wiele ciekawych tematów, więc oglądajcie do samego końca. I też chcieliśmy Wam dzisiaj zaprezentować nowiusieńkie laptopy od firmy MSI, model Stealth 15M. Nadaje się zarówno do zadań stricte biznesowych, jak Excel, Word i tego typu sprawy, jak i do wieczornych gierek z ziomeczkami. MSI Stealth 15M jest przede wszystkim przeznaczony dla osób, które cały czas są w ruchu i potrzebują lekkiego, długo działającego na baterii urządzenia, by być cały czas w kontakcie i móc pracować w każdym miejscu w profesjonalnym stylu. To przenośne stanowisko gamingowe, które powinno zadowolić niemal każdą grupę odbiorców. Laptop posiada 15,6-calowy ekran z matrycą IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz, przydatnym przede wszystkim do grania po wymagającym dniu pracy. Jest ultra lekki, o wyjątkowo smukłej konstrukcji, ważący zaledwie 1,7 kg. Wygodny do noszenia pomiędzy spotkaniami, a także pod wyjazdy służbowe i mobilne granie w każdym miejscu. Jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych, Pure White oraz Carbon Grey. Idealnie przypadnie do gustu każdemu. Wewnątrz znajduje się procesor 11. generacji Intel Core i7 oraz karta graficzna z serii GeForce RTX serii 30. Dzięki dwóm portom USB 3.2, jednemu złączu Thunderbolt 4, wejściu HDMI oraz czytnikowi kart microSD UHS-3, notebook z serii Stealth 15M zapewnia wszechstronne możliwości wymiany danych i łatwego podłączenia wszelkiego typu urządzeń peryferyjnych oraz Cooler Boost 5, dbający o chłodzenie, by zachować pełną moc laptopa. Laptop jest definitywnie idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie wygodę, elegancję, moc i szybkość. Link do aktualnie trwającej promocji na ten, jak i inne modele laptopów od MSI oraz dodatkowe zestawy gratisów, takie jak powerpacki, shakery od Gaminate, plecaki, myszki i słuchawki od MSI, znajdziecie pod tym filmem. Tak samo jak odnośnik do konkursu przygotowanego specjalnie dla Was. Moi drodzy, zaczynamy gierkę. Damian, pierwszy raz w Fortnite. Więc zapowiada się na pewno... Będzie ciekawie. Ciekawie, tak jest. Ale już umiem się ruszać. Przód, tył nawet. Nawet ogarniam skakanie. Tak, no i super. Dobrze. Słuchaj, może polecimy sobie na sklepową sadybę. Zaznaczam na mapie tutaj. O, jest tutaj. Dobra. Naciskasz spację i pikujesz na sam dół. Krystian, to powiedz mi, jak to jest z tymi gierkami? W ogóle? Jak to jest z tymi gierkami? Pół YouTube'a gra w gierki. Zresztą YouTube się z tego chyba zrodził. Tak jest. Więc pytanie, jak to wygląda, jeśli chodzi o monetyzację czegoś takiego? Ja głównie, jeżeli chodzi o moje zarobki, no to ja głównie bazuję na AdSense, czyli za 1000 wyświetleń reklam na moim kanale YouTube mi płaci w zależności od miesiąca różną stawkę. Na przykład teraz na wakacje mamy $1.5 za 1000 wyświetleń. Czasami się zdarzy, że YouTube płaci mniej, na przykład 0,50 centów tylko, nie? Za te same wyświetlenia, więc tutaj nasze stawki tak naprawdę są różne. W zależności to zależy od okresu. Zależy od okresu, dokładnie czyli, tak. Czyli od tego, jak reklamodawcy zapatrują się w danej chwili z budżetami. Dokładnie tak. Czy jest warto się reklamować, czy też nie jest warto się reklamować. A powiedz mi, powiedziałem, że macie team cały, czyli to taka mini ekipa, ale gamerów? Tak, wiesz co? Powiem Ci szczerze, że to jest ciekawa sytuacja, co tu się wydarzyło. Mhm. Każdy z nas... Czekaj, bo ktoś do mnie strzela. Dobra, już go wyjaśnię. Każdy z nas to, chciał ja tutaj, mieszkać... Ja tutaj zapitałem ogólnie jak GTA, nie? I nie wiem, czy to o to chodzi w tej grze. Aha, ty pojechał. Wracaj tu do mnie, daję ci marker i wracaj do mnie, bo my się gramy w zespole. Co ja mam teraz robić? No musisz teraz cisnąć na z buta. Na piechu? 600 metrów? Tak, tak. O Boziu. Dobra. To może wróćmy do tematu. Jak to jest z naszą ekipą? Powiem Ci szczerze, że każdy z nas zawsze chciał zamieszkać w Warszawie. Jacob pochodzi z Częstochowy, Rogal pochodzi z Radomia, miał najbliżej, a my z Justyną pochodzimy z Zielonej Góry i mieliśmy już taki okres w życiu, że chcieliśmy do Warszawki jechać przed koronaferiami, o tak to nazwijmy. Okay. Później pojechaliśmy na wakacje wspólnie, całą ekipką i stwierdziliśmy, że kurczę, fajnie nam się żyje w jednym domu, dogadujemy się, jesteśmy taką fajną ekipą, między którymi osobami są naprawdę super relacje. Jest to wszystko takie fajne, szczere, prawdziwe. To dlaczego nie spróbować, by było na przykład zamieszkać w Warszawie razem, wynająć jakiś dom i wtedy nie dość, że wyjdzie, że tak powiem, taniej, bo czynsz jest teraz naprawdę tak
szczerze powiem, mniejszy niż każdy by z nas musiał osobno wynajmować jakieś mieszkanie, na przykład kawalerkę lub coś w Warszawce. No a też mamy większe możliwości, bo razem zawsze lepsze pomysły, ciekawiej jest na odcinku, jak nie jesteś tylko sam. Pomysł na samo zamieszkanie razem narodził się właśnie na wspólnym wyjeździe rok temu i dopiero teraz to zrealizowaliśmy, bo był bardzo wielki problem z znalezieniem domu. W Warszawie naprawdę jest bardzo mało, żeby były w fajnej cenie i żeby było tak, pokój dla mnie i Justyny, dla Rogala, dla Jacoba, no i oczywiście jeszcze cztery studia. No tak. No, tych pokoi musi być naprawdę sporo. Musi być dostosowane pod wasze potrzeby. Tak. Nie? I zawsze było tak, że dom był bardzo fajny, czy nawet z basenami, no takie naprawdę fajne domy, tylko że no, zawsze brakowało tych pokoi, no a my niestety potrzebujemy dużą powierzchnię, żeby móc po prostu pracować, bo my przyjeżdżając tu nie rezygnujemy z gier. My cały czas robimy to, co robiliśmy. Tylko, że dodatkowo każdy z nas, są wakacje, fajna pogoda, też dużo osób nie ogląda teraz gier. Teraz nasze zasięgi na YouTubie strasznie spadły, ponieważ każdy jest na dworze. A jak wróci rok szkolny, no to wiadomo, że wszyscy już będą tego YouTuba oglądali, bo na przykład grać nie mogą, bo to pooglądamy, co ciekawego się dzieje w świecie gier. A teraz po prostu my nagrywamy i robimy to samo, tylko że plus content taki bardziej lifestyle'owy, nie związany z grami. Jestem już koło ciebie. Zarąbiście, w końcu. Proszę, postrzelamy. Wypij sobie. Więc tak naprawdę my tutaj się nie nastawiamy na żaden projekt, nawet jest głupio nazywać projektem, bo to nie jest projekt, to po prostu jest tylko grupa ludzi zamieszkała wspólnie i tyle. Ktoś chyba... Ktoś do nas strzela, nie? Ktoś się kampi tutaj. Tak, tam z przodu. Dawaj, wbijamy w niego, hop. Hop, dawaj za mną, cyk, cyk. Dobra, cisnę. Skakujesz i go atakujesz, dawaj, dawaj, tu jest, pod nami. Jest, pod nami? A! Dobra. Dobra, zamknąłem go. Chodź, otwieram ci. Dobra, dobra. Idzie do ciebie. Dobra, pokonałem go. A, weź mi to zestrzel z głowy, bo to jest ufoludek. Jak mam ci zestrzelić to z głowy? No mi w głowę strzel po prostu. O Jezus Maria. Dobra, dzięki, dzięki, bo to jest ufoludek, który wysysa ze mnie życie. O, tą strzelbę sobie weź. Ona jest szybko strzelna i tak naprawdę z niej strzelasz tylko wtedy, kiedy jest przeciwnik blisko. Dobra. Ten chłop. Dobra. Dobra, kryję cię. Dobra, porobione. Leży, na szczęście. Dobra, a powiedz mi, jeśli chodzi o gierki, no to tak jak powiedziałeś, są okresy, w których nie ma za dużej widowni. Jak wy sobie wtedy radzicie? Staracie się na przykład wrzucać jakieś własne produkty, typu, nie wiem, iść w jakieś gierki online, jakieś produkty cyfrowe, jakieś inne marki własne, t-shirty i tak dalej? Ja ci powiem tak, że nigdy nie myślałem, że będę miał kiedykolwiek swój sklep z merchem, nie? Znaczy dla mnie zawsze było dziwne to, że ja nigdy nie odczuwałem tej popularności. Ja się czuję, jakbym dalej miał 10 tysięcy subów i był takim zwykłym Krystianem, ale w oczach ludzi, no to tak, o kurczę, ktoś cię powalił, a w oczach ludzi, no to jestem strasznie... Ja się sam powaliłem, wiesz? Ale nie wiedziałem, że nie mogę spać z takiej wysokości. Jestem strasznie, strasznie jakąś tam popularną osobą i nigdy nie sądziłem, że będę mógł właśnie mieć swoją kolekcję jakichś ubrań czy coś. I postanowiłem, że to zrobię. Myślałem, że tak naprawdę no, mało kto będzie to kupował, a okazało się to naprawdę dużym sukcesem. Mam już sklep swój, który nazywa się Pixie Shop. Czekaj, chłop, dobra, przed nami. Chłop przed nami. Dawaj go. Dobra, wystawiam ci go. Położysz ty. Masz amo? Dobrze, brawo! Jest, mój pierwszy. No i dokończmy temat ze sklepem. No mój sklepik już prosperuje rok. Mam taką tam fajną kolekcję The Farrell Team, czyli takie logo Farrella zrobiłem, więc polecam każdemu, link w opisie. I też mamy kolekcję z moim... Mała reklamka? Tak jest. I mamy też... Na własnym kanale? Dokładnie. I mamy też kolekcję z moim kochanym pieskiem Joystickiem, który tak w ogóle... Jego nazwa się wzięła... Ale kolekcję ubrań? Tak. Po prostu Joystick. Jest na koszulce i to jest tak naprawdę bestseller całego sklepu. Tak? Tak. Najwięcej sprzedanych koszulek jest z joystickiem. Każdy kocha zwierzątka. Tak. I ludzi interesuje, wiesz, to co realne. Joystick generalnie nawet, nie wiem czy wiesz, jest to pies gamingowy, dlatego stąd jego nazwa, Joystick, the dog. Pies gamingowy. To jest pies gamingowy, który ma też swoją serię na kanale u mojej dziewczyny i on normalnie gra w gry. Co? No musisz obejrzeć, no musisz zobaczyć. A joystick to jest taki trochę zadymiarz, także tak, nie wiecie. Joystick jest zadymiarz i do tego gram w Brawl Stars. Ej, muszę to obejrzeć, naprawdę.
No to ciekawe w ogóle, na serię ciekawy pomysł. No i wiesz, fajna sprawa, że robi tyle wyświetleń, nie? Tak, że to się przyjęło. Tak, i no po prostu niektórzy uważają, że to cringe, a niektórzy uważają, że to jest spoko robota. No wiadomo, kto chce, to będzie to oglądał. Proste, tak? Otwieram ci. Żeby wiedzieć. Dawaj go, dawaj, dawaj. Okej, okay. Tu górą, górą, górą. Chyba dostałem w pierdziel. Kurde, mam 62 i siedzę na apteczce. No i dobra, nasza śmierć leży, może być. Leży, pstryk, podnoszę. Zostało nam, stary, 3 graczy do końca, okay, aby wygrać. To na luzie. To na luzie. Pokonamy. Jakie tam pytanko jeszcze miałeś w zanadrzu? Takie właśnie, gdzie wy macie zamiar iść z tą waszą ekipą? W sensie, bo powiedziałeś, że już tam kombinujecie też lifestyle'owo. Tak, no już kilka odcinków wleciało. Każdy z nas stara się wrzucić jeden odcinek tygodniowo. Coś innego po prostu niż gry. Tyle, ile sobie czasu zorganizujemy, tyle przeznaczymy na odcinki. Mhm. Może być tak, że może nie wyjść jakiś odcinek w tygodniu, bo na przykład ktoś będzie miał jakieś jeszcze dodatkowe zajęcia, ale staramy się nie zawieść naszych widzów i co tydzień coś innego jeszcze wrzucić. Okej. Okay. A planujecie się jakoś nazwać i grać nie. jakieś odcinki takie wspólne? Odcinki na naszych kanałach wszystkich będą zawsze wspólne. Nie nazywamy się, bo uznaliśmy, że nie chcemy czegoś takiego robić, no bo tak jak mówię, to nie jest projekt, my po prostu jesteśmy grupą ziomeczków, którzy zamieszkali razem, bo jest przyjemniej, taniej i kurczę, są większe możliwości. Masz snajperkę, zrobimy teraz challenge, tu masz amunicję, podnieś, ty grałeś w Counter-Strike'a, więc umiesz grać ze snajperki. O Jezu, kiedy to było? 10 lat temu chyba. Chodźmy tu na budynek do góry. A w swoim sklepie sprzedajesz tylko, to jest tylko merch? W sensie, że nie planujesz żadnych innych produktów? Uważaj, jak ktoś strzela. Oj. Musisz tak się wychylić i go zasnajpić. Cię znaczą, gdzie on jest tutaj? Chodzi. O, prawie, strzeliłeś tam w rampę. Chodź, cofnij się troszeczkę. Muszę postawić znowu schody. Okej, git, przeładuj. Tak, na razie, na chwilę obecną sprzedaję opaski. Są oczywiście bluzy, koszulki normalnie. No i też będą niedługo pluszaki. Jakie? Nie zdradzę. Czekajcie, bo już się szyją. Ten chłop gdzieś tutaj poszedł, wiesz, chyba zrotował do strefy. Kurde, ale fajny ten laptopik, nic nie tnie. No, śmiga strasznie, no. Tu do nas gdzieś strzela. Gdzieś tam strzela, nie? Ale kurde, o, chyba na górze jest nawet. Gdzieś tutaj pod nami, widzę kroki. Jest pod nami. Tam jest, z tyłu. Ucieka, gdzie on idzie? Jest za tobą, tak jest. I pięknie! Zwycięstwo, piąteczka. Widzicie, widzowie? Łatwo poszło. Jak ja umiem, to każdy potrafi, nie? Każdy potrafi w to grać. Ale fajna gierka całkiem. Przyjemna. Zwłaszcza, że graliśmy na początkujący grać, ale i tak było fajnie. Najlepiej się gra na amatorze, nie? Tak jest. A powiedz mi, masz jakiś taki swój największy sukces? Wiesz, twoje jakby obecności na YouTubie od samego początku? Mój największy sukces, powiem ci szczerze, to że chyba to był pierwszy największy sukces, wbicie 100 tysięcy subskrypcji, a później odebranie srebrnego przycisku. To było takie moje na początku marzenie. Do miliona później się, ojeju, człapałem prawie 3 lata, no ale w końcu się udało odebrać złoty przycisk YouTube'a, więc jestem zadowolony, to już jest szacun, tak. Kiedy go odebrałem, to tak pomyślałem, że już się spełniłem w gierkach. Możesz zacząć coś innego, ale później tak przemyślałem sprawę, mówię, kurde, nie mogę też zawieść tych widzów, których zdobyłem na grach, więc będę tak czy siak, nieważne co będę robił, będę nagrywał te gierki. Jak będę już stary, to będę nagrywał bez kamerki. Kleję jakiegoś kota, właśnie, który gada. Dokładnie, właśnie to było moje pytanie następne, że wiesz, granie w gierki to jest do pewnego wieku, nie? W sensie tak. To jest tak trochę jak bycie kelnerem, że nie wiem, do 30-40 lat możesz być kelnerem, potem już po prostu łapy, nogi, nie te, nie? Dokładnie. I pytanie, czy wiesz, czy planujesz jakiś zwrot akcji, nie? Czy właśnie gdzieś tam będziesz szedł mimo wszystko w innym kierunku? No bo teraz wiadomo, widzowie liczą na to, żebyś był gamerem. Ale za chwilę, wiesz, ci sami widzowie będą trochę starsi. No tak. I może będą oczekiwali w sumie innego kontentu od ciebie. Dlatego też to jest taki mój krok po wbiciu miliona w coś innego. No my chcemy, znaczy ja bynajmniej chciałem się zawsze sprawdzić w czymś innym niż w grach, ale mieszkając w Zielonej Górze byłem z dala od wszystkich. To jest Lubuskie, to bardzo daleko od centrum. Teraz mieszkam w Warszawie i tutaj mam dużo znajomych, z którymi mogę cokolwiek tworzyć. Jasne. Więc to jest też taki właśnie kolejny krok, w którym mogę się sprawdzić, bo też się nie sprawdzę. Na chwilę obecną pierwszy odcinek, który został wrzucony, gdzie robiliśmy podszydania, ale z produktu z Minecrafta.
I to wiesz, zrobiło 300 tysięcy w tydzień, gdzie to jest naprawdę na pierwszy odcinek bardzo fajny wynik moim zdaniem, więc nie chyba ludzie chcą to oglądać. No właśnie, nie trzeba mieć jakiegoś turbo budżetu, żeby robić fajny content. Nie? Dokładnie. To też jest fajne, że wiesz, jak jesteście w parę osób, no to kreatywności nigdy nie zabraknie. Dokładnie, nie? Tak. Bo zawsze ktoś coś wymyśli. Jak najbardziej gierka jakaś fajna na telefon, mi się wydaje, że przydałoby się zrobić chociaż raz w życiu, nie? No i wiesz, to przede wszystkim jest skalowalne, czyli wiesz, ktoś jest w internecie, nie jest w ogóle fizyczne, to ty nie musisz tego ani dostarczać, ani się martwić, wiesz, wysyłką, ani produkcją, ani czymkolwiek. No raz tylko po prostu tworzysz aplikację, tworzysz grę, jeżeli i płyniesz, się sprzeda, żeby to, były update'y. Dokładnie, więc wiesz, wydaje mi się, że w takim gamingu to jest fajne kierunek. Nie? A jeżeli potrzebujecie inspiracji, no to jestem, wpadłem, nie? Tak. Mogę zawsze w coś podpowiedzieć, jeśli chodzi może nie o świat gier, ale o to, w jaki sposób można coś takiego wypromować, czy po prostu pójść bardziej w kierunku modelu biznesowego, nie? Ale to w sumie ty miałeś mówić o biznesie na YouTube, a ja znowu staram się coś wyciągnąć jak najwięcej, nie? Z tego, no bo powiem ci, że rzadko gadam z gamerami ogólnie. No bo tak naprawdę ci powiem szczerze, że w życiu gamera nic się nie dzieje. Ja odpalam live'a, jak mieszkałem w Zielonej Górze i się mi widzowie pytają, Paweł, co u ciebie? Ja mówię, no co, wstaję rano, jem śniadanie, idę z psami, nagrywam, ewentualnie idę na siłownię. Teraz jak był korona, ferie, no to się nigdzie nawet nie można było, nie można było nigdzie wyjść, no to po prostu pracowałem dwa razy więcej. No i wieczorem live. I tak wyglądało moje życie prawie przez rok. Teraz dopiero tutaj, jak mieszkamy, to jest naprawdę tyle rzeczy do robienia, poza YouTube'owych, że naprawdę ja u siebie w studiu rzadko bywam, nie? Teraz jak przychodzę, to teraz nagrywam trzy odcinki z góry i wychodzę. I do montażystę. No, w sumie jeszcze jak mieszkałem w Zielonej Górze, to tak a propos biznesu, no to sam montowałem wszystkie odcinki do 700 tysięcy subów prawie. To przez, kurczę, 2,5 roku, 3 lata. A powiedz mi, jakie jest twoje podejście w ogóle do tego, bo wiesz, w biznesie to zwykle outsourcing jest bardzo popularny, w sensie, że no, ciężko jest się rozwinąć na jakąś większą skalę, jeżeli się nie oddaje zadań komuś innemu, nie? A na YouTubie zauważyłem, że jest dokładnie odwrotnie, czyli że YouTuberzy trzymają się tej swojej posady, wiesz, montażysty, YouTubera, gamera i wiesz, wszystkiego innego, co tam się robi, nie? I gościa, który robi miniaturki i wszystko robią sami od początku do końca. I teraz pytanie, co jest lepsze? Bo teraz już masz dwa spektrum, nie? Tak. Czyli już współpracujesz z kimś innym, a wcześniej współpracowałeś wyłącznie ze sobą, jeżeli tak można powiedzieć, nie? I pytanie, co było lepsze? Dla jakby popularności kanału, dla tego co było dla lepsze? Rozwoju. Ja myślałem, że będę miał więcej czasu, jakby dodawał materiały do montowania. Okazuje się, że mam tyle samo, tak samo mało. Tak? Bo zawsze coś dodatkowego dochodzi. Już nawet sklepem też się już nie zajmuję. Ja już nie odbieram tych wszystkich zamówień, tylko właśnie też jeszcze mój kuzyn się tym zajmuje. Jeżeli ktoś startuje z kanałem na YouTube, no to chcąc, nie chcąc, nie będzie miał na początku pieniędzy. Musi umieć montować, musi umieć zrobić miniaturkę. Wychodzi aktualizacja, załóżmy, prosty przykład. Wychodzi aktualizacja, godzina 14, ty szybko nagrywasz, chcesz wrzucić, a nie umiesz zrobić miniaturki. No i co wrzucisz? Nic nie wrzucisz. No, miniatura jest połową sukcesu, nawet jak nie 70% sukcesu. Tak. Żeby to się kliknęło, że wtedy wejdą ludzie, zobaczą, o co chodzi. To jest opakowanie. Tak, dokładnie tak. I po prostu nie masz miniatury, wrzucisz i ci nie zrobi film zasięgu. Dlatego jak sam potrafisz to zrobić, no to umiesz liczyć, licz na siebie po prostu. Ja tak do 700 tysięcy subów cisnąłem i mi się wydaje, że to było też takim głównym kluczem do mojego sukcesu, nie? Że potrafiłem zrobić wszystko sam, nie polegając na innych. Okej. A ja ci powiem, że do 172, czyli teraz 3 tysięcy mniej więcej subów, doszedłem nie umiejąc robić grafik, nie umiejąc montować, nie umiem tego nadal i nie chcę tego umieć, bo po prostu, wiesz, deleguję to od początku, w sensie albo dogaduję się z firmą, która to robi i jakoś specjalnie nie mam potrzeby umieć to, wiesz, no muszę to przekazać, jak to ma wyglądać, więc i tak w procesie uczestniczę siłą tak, rzeczy, tak, nie? Tak. Gdybym pewnie to robił, to podejrzewam, że musiałbym być youtuberem pełnoetatowo, a tak mogę się zająć praktyką biznesową, czyli tu sobie sprzedawać mieszkania, a tam sobie robić remonty i inne rzeczy. Tak, tak, nie? Tak, dlatego ja tak jak mówię. I tak jak u ciebie właśnie powiedziałeś, że ty sobie cały czas masz mnóstwo zadań, ale te zadania są już trochę inne. Zamiast montować, to na przykład zajmujesz się merchem. Tak, dokładnie. I wiesz, i wydaje mi się, że to zajmowanie się merchem, pewnie jakbyś sobie policzył w Excelu, ile ci przyniosło, to przyniosło ci pewnie znacznie więcej niż montowanie samemu. Zgadza się. Tak, tak, tak. No po prostu mam wolny czas, który go spożytkuję na zrobienie jeszcze więcej, tak? Rozumiem. A to jest fajne. Właśnie, co jest przyszłością teraz gamingu na YouTubie? Czy on będzie raczej spowalniał, czy właśnie dalej będzie tak samo? Powiem ci tak.
Ja generalnie, chłopaki się śmieją, że jestem fenomenem na swoim kanale, bo ja co nie wrzucę, zrobię wyświetlenia. Ja po prostu ludzi przyzwyczaiłem do tego, że oni oglądają dla mnie już te gierki, a nie dla samej gry. No to super, bo to jest mega silna marka osobista u Ciebie, nie? Tak, zaczynałem od gry Last Day on Earth na telefon, taka w ogóle niepopularna gierka, ale wbiłem na niej 10 tysięcy subów. Później przeskoczyłem na Fortnite'a, na Fortnite'cie wbiłem chyba do 350 tysięcy subów, wyszła gra Brawl Stars na telefon. To był strzał w dziesiątkę, numer jeden zasięgów na moim kanale. Do tej pory nagrywam Brawl Stars, do tej pory gram w tą gierkę i mam, czyli tak, grę na komputer, czyli społeczność komputerowców, grę mobilną, no i jeszcze dorzuciłem sobie do tego, kiedy w dwóch grach nie było aktualizacji, stypa tak zwana, a ja wrzucam sobie po 5 odcinków tygodniowo z gierek, więc prawie że daily, no to dorzuciłem sobie jeszcze Minecrafta. I Minecraft też się okazał mega strzałem w dziesiątkę. Mam chyba z 10 filmów z Minecrafta, które porobiły po 1,5 miliona wyświetleń. Tak naprawdę mam 3 kontenty z różnych gierek, więc tak to wygląda. Jasne. Jakbyś miał zaczynać jeszcze raz od początku, to ile razy na przykład w ciągu tygodnia powinien ktoś, kto chce zostać popularnym gamerem, publikować u siebie na kanale? YouTube algorytm najbardziej uwielbia daily, ale daily. Okay. Zrób daily jeszcze tak, w taki sposób, żeby to było ciekawe dla wszystkich. Nie? No to kochani, jedno wiemy na pewno, ja gamerem na pewno nie zostanę w przyszłości, ale mogę polecić Wam komputerek z MSI, bo naprawdę całkiem fajna bryka, jeżeli tak mogę powiedzieć, śmiga jak szalony. Tu chyba to potwierdzisz, prawda? Tak, jasne. Laptop jest naprawdę rewelacyjny. Przyjemnie się gra. Przyciski są też takie odpowiednie jak dla graczy. Nie są za małe. Jedynki, dwójki, trójki, czwórki. No bo na tych oczywiście przyciskach najczęściej też gramy, mamy przypisane bronie. Fajne, że jest niski skok klawisza, bo one też tak nie klika, tylko tak się przyjemnie to wszystko naciska. No ja i kontrol jest duży dosyć, więc... Tak, więc bardzo dobrze można kucać. Tak, w Fortnite zdecydowanie. Także waszą tajną taktyką było kucanie, no to śmiało możecie, wiesz... Nie, faktycznie, klawiatura jest... Każdy meeting. Klawiatura jest fajnie przystosowana dla graczy, bo nieraz są takie właśnie malutkie przyciski, że ciężko się gra na laptopie, a tutaj się faktycznie przyjemnie grało, tak jak na normalnej klawiaturze, więc jak najbardziej możemy polecić Stealth 15M. Jak najbardziej. Na moim kompie nawet by nie odpalił Fortnite pewnie, także... No ale ja nie jestem gamerem, ja potrzebuję Excela. Więc moi kochani, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, wbijajcie na kanał Damiana, link znajdziecie w opisie. Tam znajdziecie wiele ciekawych materiałów dotyczących biznesu i finansów. Gdzie będziesz miał linka? Tu? Gdzie chcesz? Dobra, także wbijajcie kochani. Trzymajcie się. Ja Tobie też dziękuję. Na razie.